Policja zatrzymała 15 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. handlem narkotykami. To pseudokibice Górnika Zabrze. Paweł Jędrusik. To kolejne zatrzymania w tzw. sprawie Torcidy, czyli pseudokibiców Górnika Zabrze. W tej sprawie policja zatrzymała już łącznie 200 osób. Ostatnio zatrzymani mężczyźni mają od 24 do 45 lat. Zajmowali się m.in. handlem narkotykami. Członkowie tej grupy łącznie wprowadzili ponad 1,5 tony narkotyków. Oprócz tego 53 litry płynnej amfetaminy i ponad 100 tysięcy tabletek ekstazy. Wszystko to o czarnorynkowej wartości blisko 60 milionów złotych. Członkowie gangu brali też udział w bójkach i brutalnych pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do jednego z nich doszło w marcu tego roku w miejscowości Górki Wielkie w powiecie cieszyńskim. Grupa pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn próbowała napaść na grupę drugich pseudokibiców, którzy w tym czasie odbywali obóz sportowy. No, ćwiczyli sztuki walki, po prostu miała to być konfrontacja. Na początku na głowę pięści doszło do użycia niebezpiecznych narzędzi w postaci pałek teleskopowych, maczet. Tam jedna osoba była dosyć mocno pokrzywdzona w tym zdarzeniu, więc do tych zdarzeń cały czas dochodzi. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, obrotu narkotykami i pobicia i udziału w bójkach usłyszało już 12 osób. 7 z nich trafiło do aresztu.